skocznia narciarska, ziomek. Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Unbound. Dzisiaj będziemy zwiedzać sobie mapkę, przejdziemy całą mapę po krawędziach dookoła. Także nie uda mi się wszystkiego dokładnie zbadać, ale przejrzymy sobie te najciekawsze, myślę, że miejsca. Zapraszam, zostawcie łapę w górę oraz suba. Tu jest takie zakończenie, zobacz. Tu sobie pojedziemy. Zobaczymy, co tam jest, okej? Tu sobie zaraz skręcimy w lewo, zobaczymy, co jest. Też jestem ciekawy, jak to wygląda. Mapa wydaje się być spora, no, zwłaszcza jak jej nie znasz, nie? To masz takie złudzenie. Tutaj mamy jakąś ogromną strefę driftową. Jedziemy na szczyt jakiejś góry. Ciekawe, czy z niej będzie widoczne miasto, jak myślicie? Mapa jak w The Crew? Musimy sobie zlot tu zrobić. Kurde, moje auto nie chce driftować, o nie. Głupio się bez driftowania jedzie. No ale tak stunigowałem. W sumie możemy to sobie zmienić, nie? Dobra, tuning prowadzenia. Weźmy bardziej pod drift. Widzieliście, tutaj miałem przyczepność. Siła docisku zmniejszymy. Czułość kierownicy zwiększymy. I dawajcie jeszcze na drift bardziej. Wydaje mi się, że bardziej się to driftowanie tutaj przydaje niż niedriftowanie. Zobaczymy. Dobra, policja może nas gonić. Niech sobie gonią. I poza tymi drogami, które są tu zaznaczone, są jeszcze na przykład skróty. O, tak jak tutaj. Ta droga w tym miejscu nie jest zaznaczona, a też można sobie nią jechać, nie? Jedziemy pod jakąś fest wysoką górę. Ciekawe, czy będzie miasto widoczne, bo już coś tam dalej widać, nie? Tu jest billboard do zniszczenia, okej. Możemy sobie zawrócić. Ściga się jeden gliniarz, czyli wystarczy mu bombę strzelić i będzie gitarka, nie? Jak przetrwasz czwarty poziom pościgu, dostaniesz 1000. O, spoko. Aj, nie trafiłem go. I wiecie, za znajdywanie tych rzeczy, za rozwalanie billboardów i tak dalej, odblokowujesz też dostęp do takich kosmetyków różnych, do samochodu. Nie tych pachnących czy coś, tylko wiesz, do wyglądu, nie? Te takie animacje dodatkowe, jakieś dymy spod opon i tak dalej. Generalnie to, czego nie lubicie, no. Ty, tu jest skocznia narciarska, ziomek! Dobra, jeden gliniarz mnie ściga. Ktoś napisał na czacie, że korwety da się... Okej! Okay! Jeden strzał i po korwecie. Widziałeś to? Żad. Dobra, tutaj jest coś strzałką oznaczone. Podejrzewam, że jest tu jakaś znajdźka. Bo są tak, są dwie skocznie. Jedna jest taka niższa, jak tutaj. A druga jest obok wyższa. Ej, co? Kto mnie ściga? Tam jest jeden gliniarz, widzicie? Tam przy skoczni. Widać całą mapę stąd. To jest chyba najwyższy punkt w całej grze, czyli skocznia narciarska. Tam widać miasto. Trochę możemy sobie zbliżyć, ale come on, no, nie za bardzo. A czekaj, a może głębi ostrości zmniejszę albo coś? Czekaj, nie, w drugą stronę. O, dobra, widać coś, okej. Okay. Czekaj, nie, tryb zdjęć, okej, okay. Ale... ale ta głębia na maksa i sobie przybliżymy widok. No i to mamy miasto. Całkiem dobrze to wygląda w przybliżeniu, nie? W Forzie trochę jak się przybliży tak z wyższego punktu, gdzieś tam dalej, no to widać, że są... No tutaj też jest jakaś tam optymalizacja, wiadomo, nie? To nie będzie jeden do jednego, tak jakbyśmy byli tam w pobliżu, ale wygląda to całkiem nieźle. Nawet ptaki wyglądają jak ptaki. Pokaż, nie zwróciłem uwagi. No coś tam lata, no. Są jakieś ptaszyny. Okej, no, wiecie, warto zwrócić na to uwagę, nie? Ty, wysoko tym aparatem można podjechać, zobacz. No, tutaj mamy szeroki kąt. Można sobie takie zdjęcie dupnąć. Tak, teraz leci muzyka generalnie z gry. Następne kwalifikacje za 4 dni. Kurde, a moja fura jeszcze nie przygotowana. Okej, jesteśmy sobie na szczycie, najwyższym punkcie w grze. Robimy skok. Bardzo fajna jest ta skocznia. Spróbujemy więcej skoczyć. A, wiem, jak można jeszcze więcej skoczyć. Tylko musimy się zawrócić, pokażę wam coś. Ten gliniarz się tu zablokował, będzie mnie cały czas gonił. Musielibyśmy tu w nocy podjechać i zobaczyć, jak będzie wyglądało miasto, wiesz, z daleka, bo ono jest przecież teraz nieoświetlone, no nie? To jest dobry pomysł. Teraz byliśmy przy tej skoczni, tu sobie wszystko obadaliśmy. Zobaczcie, ile tutaj jest tych serpentyn. Musimy sobie jakieś auto typowo pod drift zrobić i to wszystko objechać. Może ja ustawię sobie to auto bardziej na drift i zobaczymy, czy ogarnę jakieś tutaj drifty fajne. Jak będziemy wracać, to będziemy mogli sobie tutaj jakiś wyścig zrobić. Zobaczymy. Okej. Jedźmy sobie, o, może gdzieś tutaj nawet. Dookoła mapy mieliśmy jechać, więc tak zrobimy.
W Decru 2 były skocznie narciarskie i tam też można było właśnie robić takie skoki hardkorowe. Tu pewnie jest dużo więcej rzeczy do odkrywania, ale... O, strefa driftowa, zobacz. Oj nie, za przyczepne jest zbyt. Zbyt przyczepne. Ciężko. Za słabe to auto. Dobra, próbujmy tu. Okej. Chociaż jedna gwiazdka. Come on. Jedna gwiazdunia, no nie będzie, kurde. Kurde, nie da się. To ciekawe, jak się tutaj, no bo wiecie, oni musieli wyskalować te wyniki tak, żeby graczowi było w miarę łatwo je zdobyć, no nie? To się zastanawiam, czy jak... To jak się później będzie driftować w takim razie? No nie? Powinno być naprawdę sztos. Tak, gramy już w pełną wersję gry, właśnie zwiedzamy sobie mapę. Dobra, jedziemy dalej. Później jeszcze sobie porobimy fajne auta do driftu i tak dalej. Zróżnicowana jest ta mapka, wiecie? Myślę, że świat jest dużo ciekawszy niż w Hicie, bo w Hicie co? Mieliśmy to miasto, mieliśmy sobie kamieniołom, mieliśmy sobie obserwatorium, no nie? I mieliśmy sobie doki. I koniec. Tak, wolna kasa, więcej grania. Też tak uważam, ale no wiesz, przyzwyczaiłem się do Fordzy. Chciałeś sobie mieć jakiś samochód, o jest, wylosowałem w Wyspinie, super! I 3-4 samochody w Wyspina miałeś, zaraz jakieś 5 milionów na koncie. I właściwie już po chwili, jak tylko dołączyłeś do gry, mogłeś mieć takie samochody jak Supra MK5, no nie? Która z marszu 250 na godzinę sobie leci z palcem w dupie, nie? A tu trzeba się naprawdę postarać, żeby w ogóle mieć jakikolwiek samochód, który cokolwiek jedzie, tak? I z jednej strony jest to spoko, ale naprawdę poczujecie taką frustrację, jeśli się przyzwyczailiście do Fordzowego grania, nie? Że jest na początku trudno i jest fest trudno, zwłaszcza jak poziom trudności dacie sobie na jakiś wyższy. Okej, tu jest jakieś pole wiatrakowe, elektrownie wiatrowe czy coś. Nie, jakiś tutaj transformator. Taka sobie lokacja. Jedźmy dalej. Co to jest? Aż się kurde oplułem. Coś jak z Tokyo Drift? Może. No nic, obczajmy sobie to miejsce lepiej. Da się tu wyjechać? Nie, zamurowany. Chyba tego Need for Speed'a nie skończy się w 20 godzin, ale nie dlatego, że fabuła jest jakoś super mocno rozbudowana, tylko dlatego, że trzeba dużo grindować, nie? Żeby zdobyć jakieś tam auto i części do niego. O, i tutaj możemy sobie na górę wjechać. Dobra, myślałem, że to będzie jakaś strefa driftowa, ale wydaje mi się, że to raczej będzie do stuntów. Albo może i jedno i drugie. Póki co nie mam tu żadnych zawodów, bo jeszcze nie odblokowałem tego. Ale z czasem pewnie coś tam odblokuje, nie? Ciekawa miejscówka, tak wygląda jakby jakiś plac budowy. Jak jeździmy po wodzie, to coś się dzieje, także nie jest źle, nie? Dobrze, że to nie jest cyberpunk na przykład. Są jakieś efekty, jest okej, no. Okej, tu mamy coś ciekawego, jest taka urwana droga, zobaczcie. Tu jest, tam jest jakaś większa hopa i na końcu kończy się billboardem. Ona jest chyba w trakcie budowy, albo nie wiem, zawaliła się, bo są dźwigi i w ogóle. Pewnie też będzie tu parę akcji do zrobienia, czy coś. Okej, tu możemy już sobie na nią wjechać. Mamy tu jakiś długi skok do zrobienia. Tak, to wygląda na to, że to jest w trakcie budowy jakaś droga. Okej, zawróćmy sobie. Zobaczmy te hopy. Tu mamy długi skok do zrobienia. Potem billboard. Obym w to wszystko trafił. Wiecie co, za wolno chyba jechałem. A nie, coś tam zrobiłem. I tu musimy w billboard uderzyć. Kurde, już myślałem, że za wysoko będę leciał. Udało się. Dobra, ja proponuję teraz pojechać sobie tu wybrzeżem kawałek. I tu mamy jakąś wodę. Ej, super wygląda ta okolica. Wszystko, myślę, że widok tej okolicy psują paskudne felgi w moim samochodzie. No niestety nie stać mnie jeszcze na to, żeby je ulepszyć. Dobra, jesteśmy teraz na skraju, na jakimś chyba... O, długi skok, patrz.
Dawaj, 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 dawaj. Ach, prawie. Okej, okay, dojechaliśmy sobie na jakiś diabelski młyn. Tu mamy coś do znalezienia. Jest misiek, elegancko. Dobra, mamy. Jest jakiś diabelski młyn. Ej, mapa jest naprawdę zróżnicowana, to trzeba przyznać. Jest dużo różnych ciekawych miejscówek, to bardzo dobrze. Bo będzie można na niej sporo update'ów porobić później, nie? Jest całkiem spora ta mapa, ale przede wszystkim jest zróżnicowana. Tutaj nawet coś się ukryło, co tu jest? Pewnie jakieś malowidło. O, co to było, ty? Co ja zrobiłem? Czekaj. Ty, znalazłem glitcha już. Czekaj. Pa, pa, pa. Okej, okay, teraz nie udało mi się go wywołać, ale tu się dzieje coś dziwnego. Czekaj, zmienię kamerę może na tą oddaloną. Zobaczymy. Ja pierniczę, ty. Ja, o, tu jakiś parking. Fajnie, ale miejscówka spoko, nie? Jakieś takie małe albo coś. Wygląda to ciekawie. Kurde, już drugi raz się nie uda, nie? Naprawdę fajne jest to, że można, wiesz, jest dużo miejscówek, gdzie można sobie naprawdę fajne foty porobić z autem, nie? Moje auto akurat się nie nadaje teraz do fotek, bo felgi. Okej, no, o, coś się mi popsuło z aparatem. Kurde, sejrzałem pod mapę. Tutaj mamy jakiś diabelski młyn albo coś. Możemy sobie szeroki kąt ustawić i zrobić tu fotko. Zobaczmy mapę. Byliśmy teraz przy diabelskim młynie. No to może pokręcimy się trochę po mieście. Zobaczymy, jak miasto wygląda tak z grubsza, bo chyba wszystkich miejscówek w mieście nie da się tak naraz zobaczyć. Tu jeszcze mamy jakieś takie molo. O, Szczepan zrobił klip z glitchem na Twitchu, ekstra. Ty, da się tu wjechać? O nie, zamurowane jest, zobacz. Zamurowane, szkoda. A chodźmy sobie w środek miasta. Tu gdzieś była chopka i było takie miejsce charakterystyczne dla Chicago właśnie. Okej, okay, i tutaj mamy to charakterystyczne miejsce w Chicago. Ja muszę sobie chyba zobaczyć, co to dokładnie jest. W rzeczywistości to jest całkowicie lustrzane. W tej grze no niestety nie jest i tutaj nie można przejechać. W tej grze jest to takie, o, po prostu srebrne, nie? Takie matowe, bym powiedział nawet. I przez to jest skok, można sobie ten skok zrobić oczywiście. Tak mi się to od razu rzuciło w oczy, że... Ło! Przeskoczyłem, okej. Okay. Rzuciło w oczy, że to jest takie miejsce charakterystyczne, ten plac tutaj konkretnie, no nie? Tutaj już sobie zebrałem parę rzeczy, bo było graffiti do zebrania. Tak dużo tutaj jest takich różnych znajdziek, nie? Nie ma RTX-o, no niestety. W Need for Speedzie nie ma wsparcia dla śledzenia promieni. Szkoda troszeczkę, nie? Myślę, że gra już, skoro, zwłaszcza, że nie wyszła na poprzednią generację konsol, no to już mogłaby mieć, kurczę, to wsparcie ray tracing, co? O, tam jest misiek na górze. Okej, okay, zobaczmy sobie. I cyk, i zrobione. Dobra, $250, elegancko. Rozwal 30 niedźwiedzi. Wiecie co? Ja nie wiem, tutaj takiego ładnego oświetlenia to aż nie ma. Jakieś jest, ale jest fest długi tunel. Chyba w Paybacku też coś takiego było, no nie? Dobra, tu sobie to zrobiliśmy. Aha, tutaj robiłem jakieś tam zawody, w porządku, tutaj też. A co to jest tu? Właśnie, a czy jest tu lotnisko w ogóle? Powinno być jakieś lotnisko, nie? Pamiętacie te, nie wiem czy pamiętacie, zawody URL z Undergrounda 2. Fajnie by było, jakby też tu coś takiego się pojawiło. Dobra. Zaraz sobie przejrzymy jeszcze mapę, zobaczymy czy będzie gdzieś lotnisko. W sumie kilka fajnych miejsc już sobie zwiedziliśmy. Tu jest albo jakaś fabryka, albo jakaś elektrownia czy coś. Jakieś takie miejsce industrialne w każdym razie, no nie? O, tu jakaś wielka ciężarówka. O, taka sobie miejscówka. Zobaczcie, zaraz pod miastem, nie? Dobra, a poszukajmy tego lotniska. Czy jest tutaj jakiś taki fest długi pas, po którym moglibyśmy się naprawdę mocno rozpędzić? Wiecie co, ja nie widzę, żebyśmy mieli tu lotnisko. Jeszcze tych terenów tutaj kompletnie nie zwiedziłem. Podejrzewam, że jest tu takich dużo jakichś wąwozów i tak dalej. I co, widzicie gdzieś lotnisko? Mamy tylko autostradę, ale lotniska chyba nie. Chyba, że gdzieś w centrum miasta jest, ale wątpię. Tu jeszcze jakiś tunel jest długi, zobaczcie. W dokach? Lotnisko? Nie no.
Jesteśmy teraz w czymś w rodzaju właśnie taki fabryk doków, o coś takiego, nie? Tu jeszcze bym zajechał. Zobaczmy, co to jest tutaj. Może będzie tam coś ciekawego. No jeszcze tu środek mapy jest do zwiedzenia. Tu już chyba byłem, bo tu zawody kiedyś odbierałem sobie. Okej. No to jedźmy sobie do następnej miejscówki, zobaczmy. Tego w ogóle nie ma na mapie, tutaj nie ma żadnej drogi. I możemy sobie tu normalnie jeździć. I nawet są jakieś rzeczy do znalezienia. Okej, tu jest jakaś woda, jakaś fabryka czy coś. W ogóle jakaś strefa driftowa, ty. Dziwne, nie? Bo tak zawsze było w NFS-ach, że jak jest gdzieś jakaś droga, to znaczy, że można tam jechać, a jak nie ma jakiejś drogi, to nie można jechać. Tutaj jest to ograniczone płotem, także nie możemy sobie wjechać na przykład tam do głębokiej wody. Nie wiem, czy jest w ogóle taka możliwość. A nie, ja wpadłem dzisiaj do wody, używałem tego glitcha, no nie? Wpadłem do wody i mnie zrespiło z powrotem na mapce, także można. Tutaj coś jest dziwnego. Co to może być? Jakaś kopuła wielka. Można do niej wjechać, okej. O, policja mnie nie lubi. Nie zamierza się zatrzymać. Mam tu niebezpiecznego. Okej, po prostu jakaś kopuła. Na mapie wyglądało to ciekawie, a tutaj się po prostu wjeżdża i wyjeżdża. Dobra, mamy jaką hopę. Pyk. Tak, w Watch Dogs 1 w sumie było też Chicago. Zgadza się. Gdzie jeszcze było Chicago? No tylko Watch Dogs mi przychodzi teraz do głowy, nie? Tam dosyć sporo czasu spędziłem, bo byłem też nahypowany na Watch Dogsa dosyć mocno. No i tyle, ale wow, jestem, powiem wam, pozytywnie zaskoczony tą mapą. Bo no, tak naprawdę mało mówili o tej mapce, nie? Tutaj do tej gry, tylko pokazywali samochody, wiecie, ten cały styl i tak dalej. A moim zdaniem właśnie ta mapa jest sporym atutem tej giery. Gram na najwyższym poziomie trudności, jako wyzwanie. W Need for Speed The Run było Chicago, ale chyba nie jako główne miasto, nie? Tylko gdzieś tam tam przejeżdżało przez to. Dobra, zróbmy sobie tutaj hopkę na ten billboard. Chyba będziemy powoli kończyć zwiedzanie, nie? O, tu mamy drugi billboard. Kurde, za dużo tu tego jest. Tu fotoradar znowu. Tu strefa driftu. Cały czas coś jest na tej mapie. Dobra, zróbmy hopę. I drugi. Elegancko. No i w ten sposób $500 sobie zarobiliśmy, tyle co za zawody. I z tego całego zwiedzania mam już 11 000 dolców. To jest całkiem przyjemna kasa, no nie?